No kochani, zaczyna się poważniejsze granie. Z grupy wychodzimy z 4 wygranymi meczami, czyli 12 punktów jako jedyna drużyna. Kochani, grupę robimy na ostro. Nikt tego w tych 3 grupach nie zrobił. Tam było jakieś 9 punktów chyba, kochani, jak dobrze kojarzę. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że teraz zacznie się drugie. Teraz zacznie się już poważne granie 6 najlepszych drużyn, czyli po dwie najlepsze z naszej grupy, dwie z B, dwie z A, rozpoczynają zawody między sobą. Także my będziemy teraz, kochani, grać swój meczyk przeciwko, uwaga, SG Dresden Strießen. Także słuchajcie, ekipa z Drezna. A może my na pierwsze idziemy? Tak? Ale to oni nazywają. Czekajcie, chłopcy, idziemy na tamto boisko. Viel Glück. Holtendorfer? Holtendorfer, Viel Glück. Słuchajcie, bardzo fajna firma. Holtendorfer będzie teraz rozgrywała swoje zawody z naszą ekipą, która z nami zajęła drugie miejsce, kochani. Także to jest ich ćwierćfinał. Natomiast tutaj czekają na nas chłopcy z Drezna. Kochani, chłopcy z Drezna będą rozgrywać przeciwko nam pojedynek. Także przeszliśmy na pierwsze boisko. Jesteśmy koło, kochani. Jesteśmy, jest okrzyk. Chłopcy są. Super, proszę bardzo, proszę bardzo. Weźcie to. Ja natomiast odpalam. Chłopaki przechodzą tam. Powodzenia, trenerze, bawcie się dobrze. Tak jak mówię, zawody się już rozpoczynają teraz na serio. Tu już, kochani, nie ma miejsca na błąd. I goń za trenerem, Kacperku. Tu już nie ma miejsca na błąd, tu już trzeba, kochani, po prostu to wygrać. Zobaczymy, gramy przeciwko ekipie z Drezna. Widzę, że warunki fizyczne u chłopaków, tak, nie są małe, czyli, kochani, duże chłopy. Małe też są, kochani, także jest pan sędzia, jest pan arbita. Good luck. Auf 3 Platzierungsspiel w Tür, die Ränge 13 und 15, die Spielgemeinschaft Tür gegen die Mannschaft aus Mechnica. Chłopiec urodził się, kochani, w Görlitz, tutaj, tu się wychował, tu chodził do szkoły, natomiast w tym momencie, kochani, świetnie mówi również po polsku, także szacunek dla rodziców, kochani, że pamiętają, skąd są, za korzenie, także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Tak jak mówię, mój niemiecki jest na poziomie bez okoliczników. Ja wiem, że jest ich wir wollen, du bist, ich bin. Natomiast w rozmowie często ich bin, ich du i tak dalej, kochani. Ja te rzeczy i te rzeczy po prostu vergessen, czyli zapominam. Natomiast sporo rozumiem, mniej mówię. Miałem taki epizod w życiu, troszkę mieszkaliśmy w Hamburgu. Jak wiecie, miałem okazję być wtedy na meczu HSV. Nawet pamiętam, przyjechał nasz wspaniały reprezentant Polski, Radosław Kałużny. Kałużny Radek to jest, kochani, zawodnik również Zagłębia Lubin, pochodził z pobliskiego Lubina, zdaje się, że z Chojnowa, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w tym momencie, z tego co wiem, pan Radosław gdzieś prowadzi dziecięcą szkółkę piłki nożnej na Wyspach w Anglii. Także nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, czy nie. W każdym razie, panie Radku, serdecznie pozdrawiamy. Miałem okazję być na meczu, kiedy HSV dostawał właśnie bramkę od ciebie wyrównującą na 1-1. Akurat siedziałem za tą bramką. I miałem okazję to widzieć na żywo. Także. Natomiast, kochani, zobaczcie. Oskar, Kuba, Misiu, Gutek, Fabik i Sebo przeciwko, kochani, kartom. Zobaczcie, pitbule gotowe do walki. Dziesiątka gotowa. Także będzie fajny pojedynek. Powodzenia, kochani. Staram się to na spokojnie, bez emocji do tego turnieju podchodzić, kochani, dlatego że jeszcze słońce robi nieprawdopodobną robotę. Znowu wyszło, przegoniło te chmurki, kochani, także znowu jesteśmy na patelni, znowu mamy, kochani, szagmę, znowu mamy gorąco, także no warunki takie trochę brazylijskie z podrównika, także wszystko się klei. Słuchajcie, tam trener Krystian się opala, trener Roxaną pozdrawiamy, kochani, trener Rafał dzisiaj z asystentem, z Kacprem, prowadzą drużynę. Przypominam, że zimową wersję Skoda Klisze wygraliśmy, także właśnie pod wodzą trenera Rafała. Także trener Rafał, szczęście w Görlitz po jego stronie. Myślimy, że tak będzie dalej, także zobaczymy. To wszystko się okaże po 9 minutach, a potem uciekamy na tamto, na te zraszacze, żeby troszkę się, kochani, schłodzić.
Zobaczymy, jak w ogóle przerwa około pół godzinna wpłynęła na drużynę, kochani, bo pół godziny w takim upale czasami potrafi rozleniwić, ale to, kochani, wszystkich, na wszystkich tak działa. Przypominam, że drużyna z Drezna też miała taką. Piękna piła, już pierwsza poszła. Skorpiony, kochani, z Lubania pięknie nam kibicują. Pięknie Gutek to zrobił, pięknie. Fabiczek, oddaj. Na prawo nogę. Oddaj. Jest. Ajajaj, nie z tej strony Gutek przyjął. Kochani, mamy kontrę. Misio, nie daj. Zabaw, wracaj. Dobra. Super. Kochani, Skorpiony z Lubania, my pozdrawiamy, nasi serdeczni przyjaciele, kochani, kibicują dla naszych chłopców, także bardzo miły, sympatyczny gest. Oskar, pewny chwyt, kochani. Dawaj, Sebo, linia, Sebo, szybciej! Nie! Sebo ucieka. Uciekaj, Sebo, teraz. Goń! Sabuś do bramki, zrób to! Strzelaj! Brawo! Aj, Fabik, zdążył! Gutek, graj! Na poczleniu! Na lewo! Teraz grał! Nie! Aj, se krzykłem, kochani, troszkę za szybko, ale strzał był stosunkowo lekki, także... Gutek, kochani, za mocno wybiło. Troszkę lekki strzał Sabusia, kochani, otwieralibyśmy meczyk, spokojnie by się to wszystko oglądało. Natomiast przypominam, kochani, że to już jest turniej na serio, tu już trzeba wygrywać. Jesteśmy w najlepszej ósemce imprezy. Natomiast, kochani, tylko wygrana jakby promuje do miejsc na pudle. I ja myślę, że to, kochani, że chłopcy dadzą radę to zrobić, natomiast no to jest tylko piłka nożna, kochani, która jest nieobliczalna, szczególnie w wydaniu dziecięcym, także no, gramy. Powodzenia, chłopcy. Gutek głową! Aj, fajna piłka, kochani, przeszła całe pole karne. Szkoda, kochani. Piękna piła, ale jest, brawo Fabik, super, ale asysta, ale bramka, piękna akcja, super, Gutek ślicznie rzucone, ładnie Fabik, brawo, 1-0, super Gutku, brawo, ale ładnie Gutek rzucił piłkę, kochani, to nie było kopnięcie, to było rzucenie, piękna, przemyślana akcja, kochani, bardzo się to może podobać, piłka rzucona za ostatniego obrońcę, Fabik, kochani, wychodząc sam na sam, już miał, uwaga, ułatwione mocno zadanie, uwaga, otwieramy wynik półfinałów, kochani, na razie bardzo korzystnie dla nas, natomiast przypominam, że to jest jeszcze mnóstwo grania, także, uwaga, aber die nächste Partie auf Feld 3 kann ich Ihnen schon sagen, liebe Zuschauer. Und da geht's znowu piła długa i Eisa lekka troszkę. 9-12. Und auf Feld 3 spielt in der nächsten Partie der NFV Gelb-Weiß. Graj po kresce, graj Sebo, czeka, daj! Super! Drugą daj! Aj, kochani, Sebuś, przypominam, to 2-7 i bardzo często przy chłopcach 2-6, a jeszcze szybkich, wyselekcjonowanych, kochani, pojedynki biegowe, no nie udaje nam się wygrać, ale ja to znam, kochani, stąd, że jak Gutek gra w 2-4, to my właśnie mamy wtedy taki problem. Natomiast szeroko, Gutek, szeroko! Sebuś, uwaga, aj, nie doszedł, kochani. Mamy od bramki. Przepraszam, miałem nie wtrącać się, kochani, ale to jest naprawdę trudne, szczególnie kiedy już jesteśmy w fazie pucharowej, gdzie błąd kosztuje, kochani, odpadnięcie z dalszej rozgrywki, dlatego w tym momencie na razie, kochani, mamy mecz, ale 1-0 to nie jest wynik. Słuchajcie, super, macie mecz pod kontrolą, ale walczyć jeszcze, walczyć. Uważaj, wchodzi Gutek, wchodzi. To nie może być. Patrzcie, złapali ich, 1-1. Ale panie arbiter, a do kolan, przepraszam, on do góry podniósł, nie? Bo to z autu było. Ale on szedł i podrzucił do góry, nie? Może tak? Może tak. Tak może być, Gutek. No nic, trudno, 1-1, gracie dalej. Kochani, bo w przepisie było tak, że nie można podnieść piłki powyżej kolan, natomiast chłopczyk bardzo sprytnie, kochani, bardzo sprytnie chłopaczek rozegrał aut, kochani, wyprowadził przez całe boisko, podniósł ładnie do góry i drugi chłopczyk jakby strzelił tą bardzo ważną dla drużyny z Drezna bramkę. Natomiast uwaga, Gutek czaruje i jest Fabik. Wyjdź! Daj Seba, daj! Brawa! Brawo! Ale bramkarz wyjął, super! No, kochani,
Ładny strzał z prawej, bramkarz Kochani żywy, także wyjął piłeczkę, która mogła wejść, mogła zaskoczyć. No, szkoda, Kochani, że tak daliśmy rozegrać ten aut na lajcie, ale no, piłka nożna to gra błędów, Kochani. Teraz pytanie, kto ich mniej popełni, Kochani. Mamy jeszcze jeden rzut rożny. Nie chciałbym bardzo, Kochani, żadnych rzutów karnych, dlatego że ostatnio limit szczęścia u Oskara bardzo duży. Jak pamiętacie, na Dajśman Oskar 4 rzuty wolne, rzuty karne obronił, Kochani. Od nas jak na złośnik nie chciał strzelać tego dnia, Kochani. Także przerosła nas impreza Dajśman, natomiast Oskar świetnie sobie z tym poradził. Dutek rzuca i... Brawo! Ajajajajajajaj! Ajajajajajaj, rzut rożny jeszcze raz, Kochani. No. Jesteśmy dominującą stroną, Kochani, ale potrzeba jeszcze do tego wszystkiego bramki. Także bardzo fajny półfinał. Uderz! Kończ! Sabuj za długo, przez tył! Sapku, sapku, sapku! Und der Hinweis an alle Verantwortlichen, vergesst mir bitte Renka. Nicht die Ortszettel. Bitte vergesst mir nicht die Ale tu bramkarza trafi, jak tak można, ładny strzał, Kochani, ale po co z samego bramkarza, szkoda. No to zrobiliśmy teraz z bramkarza bohatera, Kochani, bramka ma 5 metrów, a my idealnie trafiamy w niego. No żal straszny, tym bardziej, że mogliśmy z tej piły zrobić naprawdę wszystko. Nie? Sabuś głowa! Sabuś się troszkę jeszcze piłeczki boi, Kochani, ale naprawdę nie dziwcie się, my jesteśmy tutaj 2-7 na 2-6, także, Kochani, czasami jest tak, uwaga, pięknie, walka, walka, walcz, Sabuś ślicznie. Brawo, Sabek, walcz, walcz! Super widysz. Aj, brakło boiska, brakło boiska. Brakło boiska, Kochani. Uwaga, znowu to samo robi! Uważaj, Gutek, bliżej od tej strony, bo znowu to samo, przebieg tak dziesiątka, całe boisko. Dawaj, dawaj do niego! Puść mi się, puść, puść, puść! Kurczę, prawa noga. Jest! Brawo, mamy 2-1, brawo, Fabik! Super, ładna piła znowu, Kochani, Gutek, Fabik, mamy 2-1. Piękna zespołowa akcja, kocham, jak Fabik z Gutkiem się rozumieją, naprawdę super piła, brawo! Brawo! No, Gutek, grają, grają. Super. Pojedź troszkę, pojedź. Pojedź, pojedź. Mamy out. Do kolan, Kuba, idź mu daj. Kuba, daj mu. Sabek, daj, daj. Daj, Sabek. Brama! Ole fałsz poszedł, brawo, jak się kręcę, no pięknie, kurczę. 2-1. Czasowo, czasowo, ostatnia minuta, pan speaker powiedział. Lec tę minutę. Ostatnia minuta. Ostatnia minuta, panowie, trzymamy wynik. Gutek do tyłu, do tyłu. Słuchajcie, bardzo mi się podoba drużyna z Niemiec, mimo niekorzystnego wyniku, nie ma lagi, nie ma, słuchajcie, wyrzucania do przodu. Chłopcy grają piłką, Kochani, jak wiecie, jestem naprawdę wielkim entuzjastą tego typu grania i takich, Kochani, wspaniałych drużyn, także, Kochani, mają u mnie oni bardzo wielki szacunek bez względu na wynik, natomiast słuchajcie, Kuba się nie dał na szczęście przejść. Wracamy, 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 Gutek, wracamy! Ostatnie pół minuty! Fabik, wracaj! Graj! Graj! Sabuj szybką, mocną piłę! Gutek, kurwi się! Koniec, brawo, Kochani, 2-1. Mamy wynik, brawo, gratulujemy, Kochani, po fajnym, wyrównanym meczyku. Gratulacje dla drużyny z Drezna, Kochani. Widać, że warunki fizyczne po stronie chłopców. Mamy troszeczkę łez. Przybij piątkę, Fabik, dajcie piątkę, fynf. Gute Spiele, Junge, gute Spiele. Bis du supa. Bis du supa. Brawo, brawo, meine Trainer. Brawo, supa. Gute Spielen, meine Junge, super. Brawo, brawo. Słuchajcie, gratulujemy, wspaniała ekipa. Fajnie się z nimi grało.
Natomiast no, meczyk mocno stykowy, ale chłopcy zrobili to, przechodzimy kochani dalej, czyli będziemy w jednej czwórce chyba imprezy, aczkolwiek nie do końca wiem jak to jest połapane, natomiast dostarczę tylko Gutkowi czapkę, dlatego że to bardzo ważny element dzisiejszych zawodów. Ale oni się świetnie rozumieją. No, ale czemu tak na nerwie grają? No, troszkę wiesz, może stawka przerosła, nie? Ale zrobili robotę fajnie na styku. Muszę pana sędziego naprawdę pochwalić, robi świetną robotę, jest profesjonalistą. Gutek! Do zobaczenia, kochani.